Wilkołak to istota z mitologii słowiańskiej. Zwykle to określenie dotyczy człowieka, który potrafi zmieniać się w zwierzę. Pierwsza informacja o wilkołakach na terenach Polski pochodzi z V wieku przed naszą erą. Kiedy na danym terenie nie było żadnych wilków, wilkołactwo objawiało się przemianą innego występującego tam drapieżnika. Likantropia to choroba psychiczna, polegająca na wierze w to, że jest się wilkołakiem. Istniało kilka cech, po których można było rozpoznać wilkołaka. W latach pomiędzy 1500-1700 twierdzono, że wilkołaki zabijają i zjadają małe dzieci, a także, że mają związek z epidemiami, które dziesiątkowały wówczas ludność Europy.